Od niemal pół roku jesteśmy straszeni przez rząd rzekomymi niebezpieczeństwami ze strony transportu publicznego. Chodzi oczywiście o zagrożenie zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Tyle, że tego zagrożenia nie ma. I nie jest to żaden negacjonizm pandemii, ani tego, jakim jest dla nas zagrożeniem. Bartosz Jakubowski, Węzeł Przesiadkowy, zaczynamy. Osiemnastego sierpnia minister zdrowia Łukasz Szumowski podaje się do dymisji. Tego samego dnia w wieczornym wywiadzie w Polsat News Bogdan Rymanowski zadaje byłemu już ministrowi pytanie o przygotowanie szkół pod względem sanitarno-epidemiologicznym. Odpowiedź zwaliła mnie z nóg. Posłuchajcie. Nie, boję się raczej tego, bo doświadczenia ze szkołami inne kraje już miały. Boję się zupełnie czego innego akurat. Dokładnie z 1 września związany. Transport publiczny do szkół i ze szkół. Tam naprawdę będzie dużo ludzi w jednym autobusie, w jednym tramwaju. W dużych miastach pracujemy nad tym. Dzisiaj rozmawialiśmy na zespole zarządzania kryzysowego o tym. Trzeba tutaj dać rozwiązania i na pewno maseczki komunikacji publicznej. Nie boi się pan tak... Trudno nie zauważyć, że ta cała wypowiedź byłego ministra zdrowia to kropka nad i krajowego szczucia na transport publiczny, które to szczucie oczywiście nie jest tylko naszą polską specjalnością. Jeżeli chcecie zapoznać się z kroniką tego, jak to wyglądało przez pierwsze miesiące pandemii, zapraszam Was do 107 numeru z biegiem szyn. Tam znajdziecie szczegółowy opis przypadków zniechęcania do korzystania z transportu publicznego. Natomiast ja skupię się na tej ostatniej, jakże szkodliwej wypowiedzi byłego już ministra zdrowia. Zdawać by się mogło, że jako lekarz powinien, wypowiadając się na tematy związane z chorobą zakaźną, kierować się aktualną wiedzą naukową, a nie uprzedzeniami albo typowym dla polityków widzimisizmem. A co właściwie w temacie COVID w transporcie publicznym mówi nauka? W większości tekstów, w których pojawia się słowo COVID i transport publiczny, jest głównie o tym, aby zakładać maski, dezynfekować pojazdy itd., itd. Ale co mówi publikacja na temat rozpowszechniania się wirusa w pojazdach transportu publicznego? Czy jest zagrożenie, czy go nie ma? Spójrzmy za tym. Badania z Paryża opublikowane w połowie lipca wskazują, że na 386 ognisk zakażeń tylko 4 miały źródło w transporcie publicznym, czyli jest to nieco ponad 1%. We wcześniejszych badaniach, również przeprowadzanych we Francji, na 150 przebadanych ognisk ani jedno nie dotyczyło transportu publicznego. To samo wykazały badania w Austrii. 297 ognisk, ani jedno nie było związane z transportem publicznym. Podobne badania prowadzono w Japonii, gdzie próbowano dojść do tego, w jaki sposób dochodziło do zakażeń i również nie wykazano żadnego związku zakażeń z transportem publicznym, a to jest szczególnie jakby istotne badanie, ponieważ w Japonii nie było obostrzeń związanych z liczbą miejsc w pociągach, które, jak dobrze wiecie, często bywają bardzo zatłoczone, jednakże tam cały czas obowiązuje ścisły reżim noszenia maseczek. Najbardziej znane są już badania cytowane w polskich mediach, które przeprowadził Instytut Roberta Kocha w Niemczech. Tutaj drobna dygresja, serdecznie polecam ich portal dotyczący zmian w mobilności na skutek pandemii. Znajdziecie tam fantastyczne statystyki dotyczące tego, jak zmienia się mobilność w poszczególnych miejscach, no oczywiście w Niemczech, tak? Ale jak najbardziej są to fantastyczne, szczegółowe dane dotyczące tego, jak zmienia się nasza mobilność, polecam serdecznie. W tych badaniach Instytutu Kocha wskazano, że zaledwie 0,2%, 0,2% zakażeń, które udało się zidentyfikować pod względem źródła zakażenia, miało miejsce w transporcie publicznym. Oczywiście trzeba tutaj nadmienić, że tylko 1/4 zakażeń mniej więcej została zidentyfikowana, skąd się wzięła. Oczywiście największym źródłem zakażeń były zakażenia w domu, podobnie jak wypadki, których najwięcej jest w domu. Oczywiście możemy mówić, że jesteśmy mądrzy teraz po kilku miesiącach pandemii, ale. Już w kwietniu w Journal of Transport and Health opublikowano artykuł, w którym wskazano, że zawieszanie funkcjonowania transportu publicznego jest nieefektywne, bo znacznie większym zagrożeniem są zakażenia domowe. W tym samym tekście wskazano też na kwestię zawieszenia hipermobilności, rozumianej tej, gdzie codziennie pokonujemy dziesiątki albo nawet setki kilometrów, docierając do
miejsc, w których realizujemy swoje potrzeby związane z pracą lub z innymi codziennymi czynnościami, na rzecz tej lokalnej, bardziej zrównoważonej, nazwanej slow mobility, tak aby zmniejszyć zatłoczenie dróg, emisję spalin, liczbę wypadków, czyli generalnie działać holistycznie, a nie myśleć tylko o tym, że transport publiczny jest zły, bo znajdujemy się w nim blisko siebie. Oczywiście są też zdania odmienne od tych, które zaprezentowałem do tej pory i należą oczywiście do, a jakże inaczej, amerykańskich naukowców. Miesiąc temu John McLaren, profesor ekonomii z University of Virginia, opublikował artykuł, w którym próbuje sugerować, że to transport publiczny jest jednym z istotnych czynników mających wpływ na zakażenie się wirusem SARS-CoV-2. Tyle, że teza ta jest oparta na jednym artykule, też ekonomisty, Jeffrey'a E. Harrisa z MIT, który w swoim kwietniowym artykule próbuje dowodzić, że to właśnie korzystanie, a raczej niekorzystanie z metra miało związek z dynamiką zachorowań na SARS-CoV-2 w Nowym Jorku. Problem w tym, że rozważania Harrisa są w dużej mierze teoretyczne i oparte na krótkiej serii danych. Ponadto w kwietniu w pojazdach MTA nie było obowiązku zasłaniania nosa i ust. Możecie sami ocenić rzetelność tego tekstu. Link do niego, jak i do pozostałych tekstów, do których się odwołuję, znajdziecie w opisie odcinka. Natomiast wracając do tezy profesora Johna McLarena, stwierdza on, że zwiększona zachorowalność i śmiertelność wśród latynosów i czarnych w USA wynika oczywiście z tytułu większego niż u białych odsetka korzystających z transportu publicznego. Niesamowite, nie? A co mówią polskie badania? Cóż, polskich badań nad ogniskami koronawirusa jeszcze nie widziałem. Według informacji, jakie miesiąc temu zebrał portal Konkret24, nie było ognisk zakażenia w transporcie publicznym w Polsce. Oddajmy zatem głos Rafałowi Weberowi, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który dość nieśmiale przyznał na tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym, że w Polsce nie zidentyfikowano żadnych ognisk COVID-19 w transporcie publicznym. Ja, korzystając z okazji, chcę bardzo gorąco podziękować wszystkim organizatorom przewozów zbiorowych, ale także operatorom i przewoźnikom za bardzo odpowiedzialne zachowanie w ciągu ostatnich 6 miesięcy, czyli w ciągu pandemii koronawirusa. Pan prezes wspomniał w swoim wystąpieniu, że na obszarze, którym zarządza, nie wystąpiły ogniska COVID-u w transporcie publicznym. Ja mogę potwierdzić, że tego typu ognisk nie stwierdziliśmy w całym kraju. Także to pokazuje bardzo odpowiedzialne podejście przewoźników do swojej roli, swoich zadań. Pokazuje w większości bardzo przygotowanie pojazdów, autobusów, ale też pociągów do przewozu osób w trakcie epidemii. To pokazuje, że przewoźnicy naprawdę skupiali bardzo dużą uwagę, aby autobusy były czyszczone, aby miejsca wspólne, miejsca styku pasażera z jakimś elementem wyposażenia, klamką czy poręczą, były dezynfekowane. Wiemy również, że kierowcy byli w pełni zabezpieczani, jeżeli chodzi o środki ochrony osobistej, i ta praca przewoźników, ale także organizatorów, no właśnie spowodowała, że mieliśmy ogniska koronawirusa w transporcie zbiorowym. No mam nadzieję, że na jesieni zimie uda nam się ten trend trzymać. Oby moje słowa, które teraz powiedziałem, obróciły się przeciwko mnie. Oczywiście do wypowiedzi tej należy podchodzić z dystansem należnym każdej wypowiedzi pochodzącej z ust polityków. Nie zmienia to faktu, że po raz pierwszy ze strony rządu padły słowa o tym, że nie jednak transport publiczny jest zagrożeniem, ale zagrożenia te są zupełnie gdzie indziej. Żeby te wszystkie informacje choć szczątkowo zweryfikować bieżącymi obserwacjami z kraju, postanowiłem odszukać choćby pojedyncze zakażenia pochodzące z transportu publicznego. Pewnie słyszeliście o tym, że lokalne stacje sanepidu szukają osób, które podróżowały jakimś pociągiem lub autobusem. W tym celu przeszukałem sieć na okoliczność takich komunikatów i tam, gdzie stacja powiatowa sanepidu wzywała do zgłaszania się pasażerów autobusów i pociągów, wysyłałem zapytanie o to, ile osób zgłosiło się, ile poddano testom i ile z tych testów okazało się potwierdzać zakażenie. No, niestety do dziś, mimo że czekałem ponad tydzień, nie mam kompletu odpowiedzi, natomiast te, które posiadam, wskazują na to, że pasażerowie nie zgłaszają się. Odzew był minimalny, po kilka osób zgłaszało się nawet tam, gdzie poszukiwano pasażerów w pociągach. Natomiast wszyscy, którzy zgłosili się, zostali poddani testom i co najważniejsze, żadna ze zbadanych osób nie była zakażona koronawirusem. Najciekawsze wyniki, jakie uzyskałem, to z zapytania dotyczącego porannego kursu jednego z prywatnych przewoźników autobusowych do dużego miasta. Komunikat sanepidu i zgłosiło się na niego 8 osób.
co jest jednym z lepszych wyników, biorąc pod uwagę, że mówimy o małym pojeździe, na komunikaty dotyczące przejeżdżeń pociągów zgłaszało się znacznie mniej osób. Tylko na jedno wezwanie dotyczące pociągu Pendolino zgłosiło się 12 osób, we wszystkich innych przypadkach było to mniej lub wręcz zero. No i zdawać by się mogło, że w godzinie szczytu, w pojeździe raczej małej kubaturze przestrzeni pasażerskiej, słabej wentylacji, w sytuacji, kiedy pasażerowie są stosunkowo blisko siebie, powinno dochodzić do masowego zakażania się. No właśnie, i to jest tylko złudzenie. I zanim ktoś mi zarzuci negacjonizm pandemii, bo to jest absolutnie nieprawda, nic takiego nie sugeruje. Sugeruje nosić maseczki albo przyłbice podczas korzystania z autobusów, pociągów i innych środków transportu publicznego. Tego absolutnie nie neguję. Zakładajcie maseczki. Bo najwyraźniej wszystko na to wskazuje, nie jestem epidemiologiem, bazuję na tym, co znalazłem w internecie, jest to skuteczny sposób chronienia innych pasażerów przed zakażeniem, jeżeli przypadkiem okazałoby się, że my jesteśmy zakażeni. Myjcie ręce, zdrowo się odżywiajcie, dużo śpijcie, zażywajcie ruchu i korzystajcie bez lęku z transportu publicznego. Bo jak wykazują dane z całego świata i z Polski, przy zachowaniu podstawowych zasad ochrony nie ma ryzyka zakażenia SARS-CoV-2. A nawet jeżeli ono jest, to jest ono setki razy mniejsze od tego, które czeka na Was w domu. Na dziś to wszystko. Serdecznie dziękuję patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy są ze mną najdłużej i najbardziej mnie wspierają, są to Piero, Paweł Zagartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kaźmirowski, Peter Janczowicz, Jan K., Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Paweł Musiałek, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski i Szymon Woźniak. Następny odcinek planowo już w poniedziałek, a będzie on o tym, co się aktualnie dzieje na rynku lotniczym, oczywiście wskutek pandemii. Obiecuję, że po nim na dłuższy czas zrobię przerwę od tematów koronawirusowych i pochodnych, tym bardziej, że kończy się sezon urlopowo-ogórkowy, zatem będzie się pojawiać więcej nowych, ciekawych tematów ze świata transportu i mobilności. Do usłyszenia!